Ponad 15,5 tysiąca przedszkolaków oraz uczniów będzie w tym roku uczęszczać do konińskich przedszkoli i szkół. Rok szkolny 2023-2024 uważam za rozpoczęty. Gospodarzem miejskiej inauguracji roku szkolnego był tym razem Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. To jest bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności. Ostatnią miejską inaugurację roku szkolnego mieliśmy dokładnie 13 lat temu. Jest to też wyjątkowy rok, ponieważ w naszej szkole rozpoczyna naukę 1240 uczniów w 49 oddziałach. W różnych branżach i specjalnościach nasi absolwenci budują dom od fundamentów po jego wykończenie i aranżację otoczenia, ale też opiekują się nami w czasie wolnym, w czasie wakacyjnym, wtedy kiedy jest czas urlopu. Uroczystość powróciła do kalendarza wydarzeń po 4 latach. Słowa do wszystkich zgromadzonych uczniów i nauczycieli skierował prezydent Konina Piotr Korytkowski. Czas wracać do szkolnych ławek. Do nauki, ale jest w tym wszystkim jedna pozytywna informacja. Za 10 miesięcy znowu będą wakacje. Kochani nauczyciele, musimy być przygotowani na to, co dzieje się w szkole. Musimy być przygotowani na nowe wyzwania związane ze zmieniającym się światem, zmieniającym się społeczeństwem. Dlatego też życzę, żebyście nie poprzestawali również i wy, kochani nauczyciele, na edukacji. Żebyście zmieniali siebie tak, jak się zmienia świat i jak zmieniacie powierzoną wam do edukacji młodzież. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele parlamentu, samorządu województwa oraz Rady Miasta Konina. Pan Bóg obdarzył nas wszystkich rozumem. Każdego. Ale wiedzę, to wy możecie czerpać od swoich nauczycieli z tej szkoły. I życzę wam, abyście szanowali nauczycieli i czerpali tą wiedzę całymi garściami. Bo ona wam się przyda. Ona jest niezbędna. Uczymy się całe życie. Ale teraz w tej szkole myślicie o przyszłości. A przyszłość to bezpieczeństwo Polski, wszystkich rodzin i waszego pokolenia. Życzę wszystkim tej atmosfery, o której mówił pan dyrektor, czyli dobrej. Jestem tu po to, żeby wam dobrze życzyć. Wszystkiego najlepszego i wiele szczęścia wszystkim uczniom i rodzicom. Spotkanie w murach konińskiej budowlanki było również okazją do wręczenia aktów mianowania nowo powołanym dyrektorom kilku placówek oświatowych.